poprzednio w Rime. Starożytna technologia z kamienia i zasilana energią słońca, gwiazd. Spadaj, spadaj. No cześć. Papa. Gin. Nie, 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 chwytaj mnie nawet. Masz brudne ręce. Nie tykaj. A my sobie otworzymy. No i lubicie słońce? Bo ja wam trochę... tak nie miało być. Teraz. Okej, okay, dobra. Drzewko świeci. Tu jest ta kulka, która prawdopodobnie jest nam potrzebna. W sumie nie wygląda tak jak ta kulka. Albo wygląda, tylko jest zardzewiała. Tak ta kulka na tych innych chodzących dwunożnych kamiennych stworkach. Dobra, pyk. A ten duszek śmiesznie lata. Teraz damy wody drzewkowi. Okej. A bo to jest drzewko kulek. Oj, ale kamera przeszła śmiesznie. I teraz ja mogę wyciągnąć. I on tworzy takie, patrz. Dziwna maść wyleciała. Nie, serio. Było jednorazowe. Teraz mi smutno, że zniszczyłem drzewko. Ale spoko. Damy chyba radę. Mała ta głowa tego robocika. Znowu urośnie przez perspektywę? Czy jak to będzie? I mam kolejne pytanie. Co ja z nią mam zrobić? Uznam, że do tych drzwi. Bo tu miałem dać, myślałem, że świecącą kulkę, a się okaże, że wystarczy dać. Okej. Okay. To. Okej. Okay. Fajnie. Tu jest posążek. Który będzie nam potrzebny. A do czego? To się zaraz okaże. Jaszczury. Okej. Okay. Nic teraz tutaj nie zrobię. Ale już wiem, co zrobić będę musiał. Bo muszę wziąć to. Ale to się przylepiło, patrzcie. To, co zrobię, będzie głupie. Ale tak zadziałasz? Okej, dobra, podoba mi się to. Tylko się nie zniszcz do końca. Dobra, gra przewidziała to, co chciałem zrobić. Prawdopodobnie gra chciała, żebym to zrobił. Myślałem, że to będzie coś właśnie takiego ekstra, że zepsuje grę, albo po prostu to się nie uda. No, połóż to tu. Bez sensu, trzeba dać kulkę, żeby się zamknęło. Znaczy, rozumiem zamysł tutaj, żeby przejść dalej, ale... Z jednej strony lepiej odepchnąć kulkę, żeby szybko się zamknęło, niż żeby trzeba było wrzucać kulkę, żeby się zamknęło. Tak, system obronny tak trochę nie działa. Marudzę, prawda? Dobra, mam takie coś. Co mam z nim zrobić? Prawdopodobnie dać na górę. Dobra, nie sądzę, że to tak szybko się wydarzy. Okej. Okay. Okej, okay, popatrzymy tu i zrobimy magię z kulką. I stąd zniknie, a tam się pojawi taka duża, prawda? I już działa, patrzcie, świeci się. Nie, już przestała. A my zjedziemy, czy nie? Ja pójdę na koło. Skoczyłbym, ale w sumie pozwiedzam tutaj. A nuż spotkamy te. Jaszczury. Jaszczury są fajne. Żyjesz? Sorry. Ja bym na ten kamyk. W sumie to twoja wina. Nie moja. Okej. Okay. Tak się zastanawiam, idąc teraz. Aha, nie tutaj. Gdzie ten? Gdzie są te wszystkie znajdźki? Jakoś ich nie widzę.
To nie tutaj. O, tutaj, nie? O, idealnie. No, stój już, stój. Dobra. I krzykniemy. Dlaczego wszystko tu jest jednorazowe? No, od razu się ta kulka zniszczyła, wielka taka mocy. Myślałem, że ona będzie tutaj zawsze można napędzać nowe, nie? Już działa. Okej, czyli pierwszą rzecz, jaką z wizji tego robocika, który nam przesłał, wykonaliśmy. Działający już na skalę robocik. Pomachamy mu? Nie, zanucisz. A jak podejdę? Tylko nucisz. Dobra, ciekawy świata. Tak, to jest ziemia. Tutaj żyjemy sobie, znaczy ja żyję póki co, nie wiem czemu. Tu już nic nie ma. Czekaj. Ja tu krzyknę. Okej. Ej, czekaj, czekaj na mnie! Ej! Dobra, taśma produkcyjna sama poleciała. Mam nadzieję, że ja przejdę. Okej. Chyba przejdę. Patrzę, ten rysunek, który mijałem, ani przypatrzyłem mu się. Który pokazuje, że te stworki idą do wieży. W sumie nasza droga prowadzi cały czas do wieży, znaczy my chcemy, by była wieży. Tam na górze coś nas czeka, właśnie prawdopodobnie ta czerwona postać, która tam była na samej górze. Także to jest nasza wędrówka. Wow. Szybko nam to idzie. Nie spodziewałem się tego. Okej, taśma produkcyjna idzie dalej. Okej, będziesz miał do wyboru do koloru nóg. Które ci się spodobają, te wybierzesz. Chociaż tylko jedne chyba są ładne. Te jedne są całe ze złota, a tamte są z kamienia. Zaraz zobaczymy. A ja wezmę sobie tą kulkę. Szczerze powiedziawszy, poszli mi tak daleko, że nie wiem, koło tych żadnych postaci tam były znajdźki, a można było przejść. Nie mam pojęcia. Połóż tą kulkę tu na razie, młody. Bo tak, tam nic nam nie da, a to potrzebuje prawdopodobnie tu. I tu będzie winda. Tą kulkę zabiorę tak po prostu. Okej, winda. Nie, nie, nie szkulki. Okej, dobrze zrobiłeś, młody. Powiedzcie, że jej nie taszę tak dla zabawy. Chyba nie. Aczkolwiek tutaj chyba potrzebuję czegoś, nie? Nie wiem. Dobra, połóż to tu. Bo kulka chyba jest dla zabawy. No już. Bzium. Stworzyłem. No. Jaka fajna muzyka. Uczy się chodzić dopiero. Jakie to fajne. No, po malutku. Dobra, to mi nic nie dało. Okej, dobra. Ale mnie chrypa. Przepraszam, wzięła. Okej. No cześć, maluchu. Urosłeś. Ale jeszcze chodzić nie umiesz. Ostrożnie. Bo jesteś z kamienia i jak raz upadniesz, to chyba będzie po tobie.
Chodził z nami? Na pomaluczku. Co? Aha, pokażesz mi jak chodzić. Wygląda jakby chciał rozniszczyć wszystko. W sumie wygląda jak te obcy z filmu. Wypadł mi z głowy tytuł. Jak się nazywał? No wo. Inwazja. No jak? Te na trzech nogach, co chodziły, takie wielkie te. No nie przypomnę sobie teraz. Patrzcie, wyleciał mi z głowy tytuł. Jak on miał? Jak on się nazywał? No myśl, myśl. Nie wymyślę. Nie pamiętam. To weźmiemy, chyba. Ale jak miał ten film? Pomóżcie mi, proszę. Znaczy, ja sobie zaraz to znajdę, nie? Stukam w internet. Nie wiem, czy to jest mi potrzebne. Prawdopodobnie nie. Ale... jak się nazywał? Czy ja tego tu potrzebuję? Nie. On pójdzie sam, prawda? Chyba. Wystarczy, że przejdę. Idziesz za mną? Ło, nie przejdziemy. Co teraz? Co musimy zrobić, robociku? Te drzwi musimy otworzyć. Idę na górę. Zaraz wrócę. Ale co za górę? Spokoju mi nie da, jak mnie sprawdzę. Dajcie mi chwilę i se sprawdzę. Właśnie! Wojna światów Stevena Spielberga. No jasne. Oj. Zapomnieć. Wojna światów. Wyszło mi to z głowy. Zacząłem wymyślać inwazję obcych, ale chyba też był taki film. No musiał być na 100%. Za bardzo chwytliwa nazwa. Ale co ja tu muszę zrobić? No, cześć. Masz pomysł? Bo ja nie. I tu jest mój problem. Ciebie tu potrzebuję. Tu musi coś stanąć, żeby to się otworzyło. Chodź tu, przydaj się. Patrz, ja to sobie pociągnę. A ty mi tu... Mogę mu tu kazać iść? Chodź. Chyba nie. Chyba, że wiem, za czym ty pójdziesz. Stycie, po to jest to? Będziesz raportował, jak Greksio? Patrz, takie świecąca kulka. O, właśnie. Lubisz świecące kulki, prawda? Jakkolwiek by to nie brzmiało. Połóż tutaj, młody. Połóż tutaj. Nie, nie, to zostaw. To mu zostaw. Niech się bawi. No daj mu tu zabawy. Nie bądź taki. O, a my sobie to weźmiemy. O, a ty sobie tu stój. Fajnie, fajna kulka. Świeci. Podoba ci się. No to sobie popatrz na świecącą kulkę. Tak świeci jak twoje oczko, tak? Dokładnie tak. Ale jestem mądry. Wytresowałem dwunożną istotę, która jest starożytną maszyną.
Ale zachowuje się jak dziecko, więc jest fajne i miłe. Okej. Okay. To już przestało bawić świecąca kulka. Idziesz dalej. No to poczekaj na mnie. A, tu mam jeszcze otwarte. Czy już nie wyjdę? Powiedzcie, że się otworzy. Okej. Okay. Otworzyło się. Ta nagle nie potrzebuje niczego. Ta winda. Dobra, wezmę świecącą kulkę, żeby mógł apartować. Patrz, świecąca kulka. Rek się lubi świecące kulki? Okej, okay, Rek się nie potrzebuje świecącej kulki, dobra. Już się znudziło dziecko zabawką. Możemy wyrzucić. Dobra, chodź. Żabki! Gdzie jesteśmy? Tam jest znajdźka. Jak już tam patrzę, wiecie co, teraz ja tam zejdę. Nie wiem, czy to was będzie interesować i zostawiać, czy jednak to będę musiał wyciąć. Chociaż z drugiej strony właśnie się wplątałem tarapaty, bo stąd nie wyjdę. Jak widzę. No, musiałeś aż przepłynąć, młody. O, kolejny. Nie, kolejny talerz. No weź go talerz. Dobra, jesteśmy w połowie gry w takim razie. Jeszcze potem dwa talerze tylko będą. Czyli dwie mapy jeszcze, tak? Dalsze. Dobra. A to, co zrobiłem, było głupie, prawda? Teraz tu nie wyjdę. Aha. Dobra, nieźle. Nie. Nie skacz. No trochę tak tutaj przerażają, nie? Że stąd się nie da wyjść, bo nie ma tak zaznaczonego tego miejsca. Chodzenia, ale nieźle. No i co? Otworzysz? Chyba nie. Jeszcze się trzęsie trochę na tych nogach. Ja ci muszę pomóc. Spoko, zaraz to otworzymy. Nie mu nic. Twoja wielkość i mój intelekt wszystko otworzą. Każde drzwi. Mam nadzieję. No, kręć, młody. Okej, okay, mówiłem. Patrz, otworzyliśmy. Podziękujesz mi? Widzę, jakieś ciebie. Wdzięczna istota. Otworzysz mi tam drogę? Ja sobie tu już nie pójdę zobaczyć, co tam jest. To tak byś zniszczył, no. Nie lubię tych krzaczeł. Dzięki. Ciekawe, jak wyjdę mu pod nogi, to zginę. Patrzcie, jak on tupta. Trochę za dosadnie mu pokazaliśmy, jak się chodzi. Łożesz! Znikłem. Zniknąłem. Gdzie jestem? Okej, okay, poszedłem. Gdzie idziesz? A, wracamy się. Spoko. Ile tych bram się tu zrobiło? Typu takich nie przejdziesz. Okej. Okay. I wracamy do punktu wyjścia. No chodź, chodź. Ciekawe, umiesz serio poświęcić tą swoją główką tej istoty i je zniszczyć dzięki temu. O, gdzie ty idziesz? Co byś chciał zrobić? A tu ta ryba znikła. O, czy jest z tamtej strony? Teraz by mi się... O, sam poszedłeś w to miejsce. Dzięki. Dobra, to ja tu wyjdę. Poczekaj na mnie. Bo nie mam pojęcia, co muszę zrobić. Okej. Okay. I teraz... jestem na najwyższym piętrze. Co nic mi nie daje. Jak skoczyć tu na środek? Mam krzyknąć? Mam to zabrać? Okej.
O, zostawcie mojego przyjaciela. Ale mu się rozjaśniła czupryna. I już przygasa. Ale pomogliśmy mu. Na co czekasz? Aż ci otworzę, nie? Już to robię. I tam pewnie te jedne drzwi, do których się nie dało dostać, to jest ta znajdźka, nie? Którą właśnie już opuściłem sobie. Już nie będę w stanie się dostać, bo potrzebowałem skoczyć na tą górę i potem od razu na boczek. No cóż, no trudno. Może kiedyś sobie jeszcze przejdę. Podoba mi się ta gra. Nie powiem, że nie. Jest ciekawa. Nie wiem, czy ma takie niskie recenzje i niskie oceny. A to nie wskakujemy, młody, nie? Albo zaczekaj, zobaczymy, gdzie pójdzie nasz przyjaciel. Okej, stanie tam. Znajdźki. Powiedzcie sobie szczerze, sami jesteście ciekawi pewnie, co tam jest, nie? Co tam się może znajdować? Znowu kawałek talerza? Czegoś fajnego bym poszukał. Dużo go nie znalazłem. Aż mnie w sumie trochę kusi, żeby poznajdować wszystko. A tak jak mówię, przejdę sobie na spokojnie jeszcze raz potem. Już... Młody, płyń grzecznie. Na dół, na dół. Okej. Dobra, ty jesteś tam i na coś czekasz. Czekasz na mnie, aż tam wskoczę obok ciebie? Okej, to jestem. Idziemy dalej, tak? Ja górą, ty dołem. A już wiem, że tam będę musiał przejść zaraz. Prawdopodobnie. Tu nic nie ma. Nie, jeszcze młody, jeszcze nie skacz. A przejdziesz po tym? Nie przejdziesz. Dobra, tutaj muszę wskoczyć. A, on czeka grzecznie. Zostawisz mnie? Fajnie z ciebie, kolega. A ja właśnie zepsułem. Tak, jak staram przyjść dookoła. No czekaj tam na mnie. Co powiedziałeś, skuchat? Już nie będę czekał. Przeskoczyć na to na górę i dopiero. Okej. Nie. Ekstra. Pamiętacie, jak mówię, że nie będzie cięć? To zobaczcie na to. Jak ja się tu znalazłem? Patrzcie, było cięcie. No... od razu na tamto muszę się... Dobra. To był ten problem natury technicznej. Dobra, już jestem obok niego. Okej, i teraz znowu muszę iść na dół. Mam nadzieję, bo jak nie, to cię ukatrupię. Okej, tędy. Znajdźka? Nie. Nie znajdźka. Co zrobić, żeby nie zepsuć sobie całego tego chodzenia? Bo trzeba iść tędy. I nim już serio nie widziałem na ścianę. Nie, aż tak źle nie zrobili. Dobra, idziemy dalej do niego. Otóż prosta droga. Łożesz, a tam czekają na nas te zmory zaś. Dobra, to my idziemy w drugą stronę, masz rację. Jest bezpiecznie. I zapis gry. A to oznacza, że chyba tu zakończymy grę. Także... Cieszysz się? Ja cię. Ale by było zakończenie moją śmiercią, Rechum. Mam nadzieję, że trwałeś do końca. Znaczy, bardzo mi to ucieszyło. Dziękuję. Z wytrwałym. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. No i co? No i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Mm-hmm.